Święto Lasu w Radomiu w uroczystościach wzięła udział pierwsza dama. Nowa patriotyczna wystawa w Muzeum Wsi Radomskiej. Rafał Grabowski stoczy pojedynek na gali w Kościerzynie. W piątek na terenie Nadleśnictwa Radom uroczyście obchodzono Święto Lasu. W Lesie Kapturskim pojawili się przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, a także uczniowie z radomskich i podradomskich szkół. Gościem honorowym obchodów Święta Lasu była Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama. Święto Lasu zostało zainicjowane przez leśników w 1933 roku w celu zaangażowania społeczeństwa w ochronę naszych lasów. Leśnicy w całej Polsce i my także w regionie radomskim wróciliśmy do tej tradycji, tego święta 6 lat temu. I od 6 lat sadzimy tutaj drzewa w Lesie Kapturskim w Radomiu wspólnie z naszymi przyjaciółmi. Warto pamiętać, że celami tego święta, które było ustalone w 1933 roku, było budzenie i szerzenie wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kultu dla lasu i drzew. Jednym z elementów obchodów było wspólne sadzenie drzew. Miało to związek z akcją 1000 drzew na minutę, o czym wspomniała również pierwsza dama. Bardzo cieszę się, że za chwilę wspólnie ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi, ale przede wszystkim z uczniami, harcerzami, wolontariuszami posadzimy nowy las. Młody las, który wkrótce już stanie się fabryką tlenu, ochroni nas przed szkodliwymi następstwami przemysłu, ale przede wszystkim ochroni również glebę, zatrzyma wodę, stanie się schronieniem dla wielu gatunków roślin, a także zwierząt. I co nie jest bez znaczenia, stanie się też wyjątkowym miejscem wypoczynkowym dla okolicznej ludności. W trakcie akcji posadzono 3,5 tysiąca sadzonek. Warto zaznaczyć, że podczas obchodów Święta Lasu w Radomiu odsłonięto również pamiątkowy kamień przy pomniku przyrody Dąb Niepodległości, który został ustanowiony na pamiątkę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W sobotę w Muzeum Wsi Radomskiej podczas widowiska historycznego została otwarta wystawa By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie niepodległej. Jak podkreśliła Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor skansenu, wystawa jest uhonorowaniem roli chłopów podczas walki o niepodległość. Muzeum Wsi Radomskiej włącza się w ogólnopolskie obchody niepodległości. Dla nas rok 1918 to również bardzo ważna data, bo po 123 latach wówczas Polska odzyskała niepodległość. I właśnie tą wystawą, By żyć w Polsce, chłopi ziemi radomskiej w obronie i w walce o niepodległą, chcemy pokazać inaczej, inne spektrum właśnie walki o niepodległość, kiedy to ci ludzie najbardziej uciemiężeni, chłopi, rolnicy, kobiety wiejskie skupiały się w różnego rodzaju organizacje społeczne, polityczne, po to, aby z wielką chęcią, z taką bardzo taką ogromną radością, czekając na właśnie tą niepodległą Rzeczypospolitą. Można na tej wystawie zobaczyć, jak bardzo ciężko im było wówczas żyć w trakcie trwania Wielkiej Wojny, ale mimo wszystko wiedzieli, że kiedyś to ta ukochana, wolna, niepodległa Polska nastąpi. Podczas ekspozycji można było obejrzeć liczne fotografie z XIX i przełomu XX wieku. Ponadto w wystawie towarzyszy przepiękna publikacja przygotowana przez panią dr Katarzynę Madejską i właśnie myślę, że historycy, którzy zajmują się akurat Wielką Wojną, czasami jeszcze zaborów, czy chwilę po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, będą mieli duży taki zastrzyk wiedzy w tej publikacji. Dlatego zachęcam nie tylko do oglądania tej wystawy. Wystawa By żyć w Polsce, chłopi w walce, obronie i budowie niepodległej będzie dostępna dla wszystkich gości do końca października. Piątek na gali Friday Boxing Night w Kościerzynie drugą zawodową walkę w karierze stoczy Rafał Grabowski. No, nastroje przed walką są dobre, w całym moim teamie jest wszystko w porządku, zdrowie jest, więc czekamy tylko i tylko na walkę w piątek, 4 maja. Pięściarz podkreśla, że dobrze przepracował okres przygotowawczy. O, przygotowania były żmudne, długie i naprawdę ciężkie, bo przygotowałem się tak naprawdę do walki, która miała odbić się 7 kwietnia w Legionowie, więc tak naprawdę po ostatniej walce w Wyszkowie odpocząłem tylko tam bodajże tydzień czasu niecały.
wróciłem do treningów, później odwołali mi walkę, pojechałem tak delikatnie zresetować się w góry, no ale tam też można powiedzieć, że trenowałem, więc tak cały czas byłem w treningu, dopiero teraz ostatni tydzień luzujemy i żeby ta świeżość była na walkę 4 maja. Rywalem Grabowskiego będzie 32-letni Białorusin Andrzej Staliarczuk. Do tej pory Staliarczuk stoczył 46 pojedynków, z których 11 wygrał, 6 zremisował i aż 29 przegrał. To naprawdę doświadczony rywal, nikt bardzo z nim nie boksował, tak jak ja w drugiej walce, tak. Tam nawet na polskim podwórku wygrywał i remisował z dobrymi zawodnikami. No co, czeka mnie na pewno ciężka walka, ale jestem na to przygotowany i na pewno go nie lekceważę. Wiem, że będzie oddawał, wiem, że jest doświadczony i chcę takich właśnie rywali, którzy będą mi naprawdę stwarzać jakieś problemy w ringu i będę jak najlepiej chciał się na nich przygotowywać i dawać najlepsze walki. Grabowski po piątkowej walce nie będzie miał długiego odpoczynku. Już tam promotorzy, pan Tomasz Babiloński ogłosił, że 2 czerwca mam wystąpić na gali w Legionowie. Nawet mam już rywala tam, bo mam być moim rywalem Kamil Młodziński, który niedawno boksował pas mistrza Polski na Polsat Boxing Night. Transmisję z gali Friday Boxing Night w Kościerzynie przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek relacji o godzinie 20. Mamy dla Państwa zaproszenie na kolejne wydanie raportu piłkarskiego. W dzisiejszym odcinku powiemy o wyjazdowym meczu Radomiaka Radom z liderem drugiej ligi GKS-em Jastrzębie-Zdrój. Mamy też dla Państwa relację z 2 meczów czwartej ligi, w których Energia Kozienice mierzyła się z Mszczonowianką Mszczonów, a Broń Radom grała z Perłą Złotokłos. Z naszą kamerą byliśmy również na 2 meczach Campeon PL Ligi Okręgowej, w których Proch Pionki rywalizował z klubem sportowym Warka, a Zamójnie Radom grało na własnym boisku z Szydłowianką Szydłowiec. Na koniec odwiedziliśmy boiska Najsport 2 klasy A, gdzie w niedzielne popołudnie Młodzik Radom mierzył się z MKS-em Wyśmierzyce. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. We wtorek w Radomiu w pierwszej części dnia słonecznie, choć później mogą pojawić się burze, na termometrach 26 stopni. W środę podobna aura, nadal ciepło do 23 stopni, barometry w południe wskażą 1013 hektopaskali. W czwartek słonecznie, choć wciąż możliwe burze, na termometrach 28 stopni, ciśnienie delikatnie w dół. W czwartek słonecznie, choć wciąż możliwe burze, na termometrach 28 stopni, ciśnienie delikatnie w dół.